Dzisiaj chciałabym polecić serię Kroniki Jaru autorstwa Adama Fabera. Adam Faber to pseudonim literacki, za którym ukrywa się pragnący zachować swoje nazwisko dla siebie autor fantastyki młodzieżowej. Adam Faber to pisarz młodego pokolenia i autor powieści dla młodzieży osadzonych w magicznej krainie Jaru. Na Kroniki Jaru składa się 6 tomów. Tom pierwszy, Księga Luster, to także debiut literacki Adama Fabera z 2017 roku. Dalej Czarny Amulet, Siedem Bram, Tajemne Imię, Megapolis i tom szósty, Koniec Ery. Są to tomy, które obecnie są dostępne na rynku wydawniczym. Kroniki Jaru Adam Faber zaczyna w sposób dość klasyczny dla tego typu fabuł, pokazując przełomowy moment pierwszego kontaktu głównej bohaterki z nową fantastyczną rzeczywistością. Nastoletnia Kate Hallander mieszka ze swoją ciotką w Londynie i wiedzie dość standardowe nastoletnie życie. Oczywiście do czasu. A konkretnie do dnia, w którym trafia w progi tajemniczego sklepu pełnego jeszcze bardziej tajemniczych i jak się okazuje magicznych przedmiotów. To właśnie tam otrzymuje księgę luster, dzięki której odkryje właśnie Jar. Kate staje się adeptką magii i szkoli się na czarownicę. Na pewno skądś to znacie. Faktycznie, książka była promowana jako ta, która zachwyci fanów Harry'ego Pottera czy Percy'ego Jacksona. W pierwszym tomie możemy doszukać się pewnych podobieństw, natomiast w kolejnych jest ich coraz mniej i w każdym znajdziecie coś nowego. Jar to ciekawa i barwna kraina zamieszkała przez sfery, które są magicznymi stworzeniami, inspirowanymi właśnie wróżkami, różnymi duszkami mieszkającymi w kwiatach. Każda wiedźma ma swojego fera i do takiej tajemniczej krainy wkracza nasza główna bohaterka. Fion jest kolejnym bohaterem, jest ferem, jego stosunki z ojcem są coraz gorsze, więc w akcie buntu opuszcza dom, by odnaleźć przypisaną mu czarownicę. Wpada w ręce niebezpiecznej nimfy Erato, no i przez swoją naiwność wprowadza do świata magii wielki zamęt. Tymczasem w Londynie ciotka dowiaduje się, że ze sklepu pani Selen zniknął magiczny kamień o potężnej mocy. Czy uda się go odnaleźć? Jak Kate, początkująca wiedźma, poradzi sobie w świecie Jaru, mając u boku ekscentryczne fery i wyniosłego jednorożca? I co tak naprawdę skrywa plan nikczemnej Erato? Tego wszystkiego dowiecie się w pierwszym tomie Kronik Jaru. W kolejnych tomach poznacie Kate jako czarownicę, która udoskonala swój dar, ma kolejne przygody, na jej drodze staje prawdziwa miłość, pojawiają się kolejne fantastyczne stworzenia, no a wydarzenia robią się coraz bardziej dramatyczne, a kraina ferów coraz bardziej niebezpieczna. Poprzez postać Kate możecie zyskać nowego przyjaciela, który w każdym tomie będzie dorastał wraz z Wami. Polecam serdecznie Kroniki Jaru.